Witajcie w kolejnym odcinku Happy 40. Dziewczyny, chciałabym pomału już przejść do tematu kontrowania twarzy, bo jest mnóstwo pytań w tej kwestii. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym omówić kształty twarzy. Tak pokrótce, ponieważ każda z Was jest zupełnie inna, każda z Was ma zupełnie inny kształt twarzy. Chodzi o to, abyśmy cały czas dążyły do takiego idealnego kształtu, do owalu. Pewnie widziałyście w internecie, gdzieś tam w mediach, w gazetach, że są różne kształty twarzy, czyli okrągła, kwadratowa, trójkątna. Ale wiecie co? To w praktyce bywa troszeczkę inaczej. Trafia mi się na przykład klientka, górna część twarzy jest owalna, natomiast dół mamy trójkątny albo kwadratowy, prawda? I tutaj już mamy dwie figury geometryczne. Ale chodzi o to, żebyśmy korygując to wszystko, cały czas dążyły do owalu. Ja dzisiaj na sobie pokażę, jak to najprościej zrobić. Jest taki stary, charakteryzatorski sposób. Do tego będzie nam potrzebna tylko kredka i spinka. Zaraz zobaczycie do czego. Ponieważ te kształty twarzy też oszukujemy włosami. Dziewczyny, które mają wysokie czoło, bardzo często noszą grzywkę. Ja też należę do osób, które mają wysokie czoło, natomiast nienawidzę grzywki. Oczywiście przerabiałam ten epizod kiedyś, grzywka pojawiła się też u mnie, źle się w tym czuję. Żeby obniżyć sobie czoło, robię sobie przeciałek na środku i jak widzicie, to czoło nie wygląda na takie duże. Natomiast jak podniosę grzywkę do góry, już widać, że mam wysokie czoło. Nie wiem, czy teraz tutaj akurat na filmie będzie widać, że mam wykonturowaną górę, przyciemnioną lekko, żeby obniżyć czoło. Nie, mam nadzieję, że widać, ale to nic. I tak nie o tym tym razem, tylko o konturowaniu. Najpierw zepnę sobie włosy. Słuchajcie, to jest ważne, żebyśmy sobie na gładko spięły włosy. To tak jak mówiłam, oszukujemy tymi włosami. I pokażę Wam taki stary sposób charakteryzatorski, który idealnie Wam pomoże ocenić, jaki macie kształt twarzy. Robimy sobie kropeczki wzdłuż linii tutaj włosów. Gdzie zaczynają nam się włoski? Zaraz dowiemy się, jaki będziemy miały kształt twarzy. Najlepiej tak prosto usiąść przed lusterkiem, słuchajcie, i żeby te kropeczki było widać w lustrze. Tu mam pieprzyk, prawie kropeczka. Proszę bardzo. Widać, widać. Na tej samej wysokości mniej więcej. I mamy kropule. Staramy się je połączyć. Oj, chyba kredka mi się złamała. Tak, żeby te linie, dziewczyny, było widać w lusterku. To nie musi być idealnie równiutkie, oczywiście. U mnie zawsze na zajęciach z kształtów twarzy jest wesoło. Dziewczyny odkrywają nagle swoje różne figury geometryczne na twarzy. No i cóż my mamy? Słuchajcie, prawie jest owal. I teraz popatrzcie, wyłania nam się kształt mojej twarzy. Prawie jest owal, chociaż prawie robi dużą różnicę. Tu brakuje troszeczkę szerszej szczęki. Fajnie, jak mają dziewczyny takie mocne szczęki, mi się to strasznie podoba. Ja niestety nie mam tego. Ale góra, słuchajcie, niby jest owalna, ale z tendencją do dużego czoła. Popatrzcie proporcje, jakie mam czoło, jaką mam resztę twarzy. Brodę wręcz mam malutką. I tutaj warto by było ją rozszerzyć. I tutaj będzie tak, zrobimy tak. Narysujemy, jak właściwie powinien wyglądać ten kształt twarzy, takimi przerywanymi. Fajnie by było, żebym miała niższe czoło. Patrzcie. Już jest fajniejszy owal, prawda? Tutaj fajnie by było, żebym miała szerzej. I wiecie co? I w konturowaniu twarzy to jest tak, to co chcemy schować, przyciemniamy. To co chcemy wydobyć, rozjaśniamy. Więc jeśli chcę sobie przyciemnić czoło, obniżyć czoło, to wiadomo, że będziemy o te partie czoła przyciemniały. Ja nie mówię, żebyśmy tutaj narysowały sobie brązem taką wielką tutaj plamę jedną, dużą, ale to wszystko fajnie, jak przyciemnimy, automatycznie nam się to czoło obniży. Tutaj ta część twarzy u mnie, w
przypadku akurat moim, jak mamy wąską buźkę, wiadomo, że będziemy rozjaśniały. Ja bardzo często, jak sobie robię makijaż, to używam tutaj ten dół, używam do tego dołu, używam jaśniejszych podkładów. Można też korektorów użyć oczywiście. Wiadomo, że lubimy, jak mamy fajnie podkreślone kości policzkowe, prawda? Takie podcięte. U niektórych dziewczyn to się fajnie samo wyłania. Słuchajcie, spróbujcie sobie przed lustrem stanąć i spróbować, ewentualnie robiąc dzióbek, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, ale często przy takiej mimice twarzy wydobywa się nam to. Popatrzcie. Widać, które części u mnie się zapadają. Prawda? Ewentualnie czasami bywa tak, że jak się uśmiechniecie, też się to fajnie nam rysuje. Ja mam akurat, miałam wykonturowaną twarz, zrobiłam, to Wam pokazałam na makijażu. I fajnie, jak sobie, patrzcie, tu w moim przypadku widać, w którym miejscu powinna mieć przyciemnione. Brązerkiem podkreślone kości policzkowe. Akurat u mnie to się fajnie rysuje. Spróbujcie same przed lustrem narysować sobie twarz. No to się dziewczyny wymalowało. Patrzcie, tu wszędzie będzie szedł brązerek. Już nie będę tego z drugiej strony robiła. Tu rozjaśniamy, prawda? Nad brązerkiem kładziemy fajnie róż. Łączymy oczywiście te dwa produkty. Więc tak jak mówiłam, przy wysokim czole staramy się wybrązowić górną część twarzy. Każda z Was, słuchajcie, ma inny kształt twarzy, trudno mi teraz to określić. Jak macie ochotę, wysyłajcie do mnie zdjęcia, ja oczywiście pomogę Wam z określeniem Waszego kształtu twarzy, jeśli nie będziecie sobie radziły, chociaż ten sposób, stary, charakteryzatorski sposób jest najlepszym sposobem, żeby poznać swoją twarz. Dziewczyny, każda z Was jest piękna, tylko trzeba to fajnie podkreślić. Ja Was chcę tego nauczyć, dlatego idziemy po kolei z odcinkami. Ja wiem, że może czasami chciałybyście więcej, ale staram się to tak po kolei dozować Wam, żebyście przechodziły pewne etapy, żeby Wam się pewne rzeczy też utrwaliły. Dziwnie wyglądam teraz tak do Was mówiąc. Także dziewczynki, ćwiczymy, określamy kształt twarzy i za 4 tygodnie przechodzimy do konturowania, ponieważ za 2 tygodnie widzimy się z Magdą, też będzie ciekawy temat. Życzę Wam powodzenia, kredka w dłoń, spinka w dłoń i działamy. Powodzenia, do zobaczenia za 2 tygodnie. Hej.